Po konferencji prasowej rozmawiamy z nowym trenerem Radomiaka, z panem Robertem Podolińskim. Dzień dobry, panie trenerze, witamy w Radomiu. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Radom również. Panie trenerze, zapytam tak. Spodziewa się trener bardzo trudnego zadania. Tutaj 9 meczów do końca, troszkę trzeba tych punktów odrobić, no i walczyć o bezpośredni awans. Wie pan co, no gdyby nie było tego trudnego zadania, to pewnie byśmy nie rozmawiali. Ja troszeczkę zbyt długo w piłce jestem, żeby spodziewać się gdziekolwiek łatwego zadania. Także 9 kolejek przed nami i to będzie najważniejsze, czyli każdy kolejny mecz. Zna trener realia drugoligowe, obserwuje tutaj drużyny, obserwuje to, co się dzieje w innych zespołach, co te zespoły grają, jaką mają taktykę. To jest chyba wszystko ważne, takie przygotowanie. Przyznam, że tak. Ja też pracowałem w drugiej lidze. Ja jakby te wszystkie szczeble trenerskiej przygody przechodziłem już. Więc realia pracy w drugiej lidze z nami to dość dobrze. Pracowałem i w Zniczu, i w Nidzie Pińczów, także ta liga nie jest dla mnie abstrakcją żadną. Tak naprawdę tej lidze wcale nie jest w tej chwili daleko do ligi pierwszej. Wiadomo, że tam zdecydowanie większe budżety, troszkę lepsi piłkarze, ale myślę, że zasięg i skala jest dość podobna. To też jest liga ogólnokrajowa i to chyba tyle. Ciężka jak każda. Trenerze, wchodzi trener do nowej szatni, do szatni, gdzie jest no, przynajmniej jeden zawodnik, którego trener zna, czyli Paweł Tarnowski. Czy jakiś jeszcze innych piłkarzy pan kojarzy ze swojej pracy trenerskiej, ewentualnie znacie się skądś indziej? Z Piotrka Górzędy byliśmy zainteresowani Piotrkiem do Dolkanu, a Maciek Świdzikowski nawet testował się w Dolkanie. Kiedyś są teraz w Radomiaku, no i oczywiście Paweł Tarnowski, najlepiej mi znany na pewno piłkarz Radomiaka, z którym miałem nieukrywaną przyjemność pracować w dwóch klubach. Trenerze, mówi się o trenerze, że jest pan najsłynniejszym pięściarzem wśród trenerów w Polsce. Taka jest opinia. Trener trochę trenuje tego boksu. Pytanie troszkę mam w nawiązaniu do tego. Czy zespół, który będzie pan prowadził, będzie miał charakter, będzie waleczny, będzie ambitny? Kiedyś oglądałem wywiad z trenerem, kiedy objął chyba pan Dolkan Ząbki i trener powiedział, nie ma szans, żeby którykolwiek z piłkarzy przeszedł obok meczu, bo jeżeli przejdzie, to jest dla niego koniec. Czy tak samo będzie w Radomiaku? No, ze mną piłkarze, którzy ze mną pracowali, wiedzą, że jest bardzo łatwy sposób na zakończenie współpracy. Po prostu się nie starać i nie pracować na boisku, ale ja myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu z motywacją, że ta szatnia bardzo chce, jeśli nawiążemy do terminologii pięściarskiej, chciałbym, żeby ten nasz repertuar ciosów był nieco bardziej szeroki i do tego, żebyśmy nieco celniej punktowali również. Jeżeli do nokautu, to też będę bardzo szczęśliwy. Trenerze, to jeszcze tak tytułem końca. Obserwował pan spotkanie, albo nie tytułem końca. Jeszcze mam dwa pytania, ale zacznę od tego. Przyciąga pan, ale dobrze. Musimy. 3800 widzów na ostatnim meczu, który trener obserwował. Jakie wrażenie ta oprawa? To jest duża presja też dla zawodników i pytanie, czy trener będzie umiał do nich dotrzeć, żeby oni sobie potrafili z tym radzić, bo ja mam takie wrażenie, że różnie z tym bywało. Wie pan co, ale ja myślę, że to nie jest nowina dla zawodników Radomiaka, że ta publiczność zawsze jest taka tak żywiołowo reagująca, więc jeżeli kogoś zaskoczyła atmosfera z Rakowem, to ja się dziwię, że kogoś była w stanie zaskoczyć. I zadał pan tak długie pytanie, że zapomniałem, co było na początku. W zasadzie to o to pytałem. Trenerze, to zapytam jeszcze tytułem już końca. Jeżeli dobrze dostrzegłem, rozmawialiście dzisiaj rano z trenerem Wernerem Liczką. O czym i jak ta rozmowa przebiegła? Wie pan co, mnie w ogóle bardzo, bardzo cieszy takie cywilizowane i dobre spotkanie z trenerem Liczką, tym bardziej, że macie zarządzających klubem ludzi, którzy, umówmy się, o piłce trochę. Mamy trenerze. Macie i mamy rzeczywiście. Mamy wspólnie. Mamy wspólnie i ciężko tutaj o jakieś inne standardy. No, mi się to bardzo podoba. Ja do tej pory odchodząc wszędzie miałem czas dla poprzednika, przekazywałem całą dokumentację, więc ja od trenera Liczki kompletnie nie spodziewałem się niczego innego, a te standardy są na takim poziomie, że daj Boże, żebyśmy wszędzie w każdym polskim klubie mieli takie, jak tutaj w Radomiaku, bo tak to powinno po prostu wyglądać. Taka jest robota trenera. Dzisiaj jestem tutaj, jutro jestem gdzie indziej, chociaż nie ukrywam, że no, chętnie dłużej byłbym tutaj. Dobrze, trenerze, tego życzę. Życzę awansu, życzę powodzenia, dobrych meczów. Trener Robert Podoliński, nowy szkoleniowiec Radomiaka, był Państwa i moim gościem.